Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj na tapet bierzemy sobie pozycję Cela numer 1. Jest to komik, za który odpowiada wydawnictwo Timow i sam komik został stworzony przez jednego artystę. Mówimy tutaj o nikim innym jak Adam Święcki. Możemy go kojarzyć z takich... Pozycji jak choćby nawet uroczysko Szyszy Mory, bardzo ciekawa pozycja dla młodszych, ale też choćby nawet pozycje takie, które są już bardziej wskazane dla dorosłego odbiorcy, jak choćby nawet Gaja, choć w sumie młodzież też może im by bawiła się przy niej dobrze, ale też inne pozycje jak choćby nawet Leśne Licho. Cela numer jeden dla mnie osobiście, gdzie miałem no, całkiem niemały kontakt z twórczością Adama Święckiego, przyznam, że jest to takie jego chyba jak na razie najlepsze, że tak powiem, dzieło. Komiks wielopłaszczyznowy. Można go czytać i rozumieć naprawdę różnie. Ma w sobie skrytych tak naprawdę kilka wątków, które wynikają z. W związku z problemami natury psychicznej, choć tutaj też, tak naprawdę, całkowicie bym nie był do końca z tym przekonany. Tu naprawdę pojawia się wiele różnych y, takich, nie wiem, sytuacji, które mnie zaskoczyły. Już sam tytuł i sama postać, która się pojawia, tutaj potrafi troszeczkę zmylić. Dlaczego zaraz wam o tym powiem? Warto dodać, że już na samym początku, gdzie w formacie zeszytowym nam się prezentuje ten tytuł, możemy sobie troszeczkę poczytać już na samej okładce, na pierwszej stronie, co nie jest zbyt częste w komiksach. A tutaj naprawdę mamy wiele jakichś informacji, które tak naprawdę w jakimś sensie nam mówią, czego możemy się tutaj spodziewać, bo naprawdę, tak, zdecydowanie tak jest. Grzbiet, który wygląda następująco, oraz tył okładki z ceną 42 zł. Tutaj możemy sobie troszeczkę przeczytać w takiej ciekawej, bym powiedział, formie prezentację tego komiksu oraz tej historii, tak naprawdę. Bardzo to, bym powiedział, jest fajny sposób prezentowania. Niekiedy tego typu zabiegi są praktykowane w książkach, czy przede wszystkim w komiksach, i to jest już akurat na plus. Co do samego rysunku, tutaj przede wszystkim mamy to, do czego nas Adam Święcki przyzwyczaił. Jeżeli mieliśmy kontakt z tymi jego komiksami, to będziemy wiedzieli, czego tutaj się spodziewać. I to tutaj mamy. Nie jest to żadna, nie wiem, rewolucja czy ewolucja ciężko mi powiedzieć, czy tutaj właśnie coś nastąpiło w troszeczkę. Innych, że tak bym powiedział, klimatach stylu tego artystycznego, na który ja tak często zwracam uwagę, ale jest to wszystko akceptowalne, styl, który mi pasuje, mówiąc najprościej. I historie też w sumie przedstawione w komiksach Adama Święckiego. W sposób naprawdę dobry bym powiedział, współgrają z tym właśnie, jaki on styl. Rysowania prezentuje. Tutaj warto też dodać, że o ile w Gai był to czerni i biel, z tego co pamiętam, uroczysto Szyszymory było w kolorze. Tutaj mamy zupełnie coś innego. Tutaj mamy paletę barw, która stopniowo, w zależności od tego, jak toczy się historia i co w niej jest, mamy tutaj właśnie inny kolor. Nie do końca jeszcze odkryłem, dlaczego akurat to zostało zastosowane, aczkolwiek mam swoje typy. Sama historia opowiada, można by się tutaj <laughs> zdziwić o kim. Ja się zdziwiłem, ale mężczyzna, który jest wielkim fanem twórczości Poirot i oczywiście. Sam Poirot jest postacią fikcyjną, a Agatha Christie stworzyła tego rzecz bohatera, i mam nadzieję, że dobrze pamiętałem, że to właśnie ona, bo jak nie, to będzie Wielka Gafa. Natomiast sam nasz bohater, właśnie, który jest detektywem i znajduje się w miejscu, gdzie dochodzi do ucieczki, do ucieczki pewnego pacjenta ze szpitala psychiatrycznego, on zaczyna tutaj prowadzić dochodzenie myślę okej okay, czyli głównym bohaterem jest detektyw którego no nie oszukujmy się można znaleźć podobieństwa na głównej okładce a nie osoba która ucieka i którą tak naprawdę nie znamy choć można by powiedzieć że to ona jest tym głównym bohaterem i to już pojawia się moje pierwsze zdziwienie kiedy no, właśnie, kiedy dowiaduje się, jak naprawdę z pewnymi elementami historii tutaj jest, jak się dzieje. To już pokazało, że zabieg fajny, trochę zaskakujący. W sumie udało mi się, może nie tyle, co oszukać, tylko wprowadzić w taki stan lekkiego zakłopotania, i że kurczę, miało być tak, a jest tak. Fajnie. Dalej, oczywiście, mamy dalsze wątki. Poznajemy dalsze losy naszego detektywa Poirot, powiedzmy, tak będę go sobie nazywał. I co? I, i, I innych bohaterów, którzy tutaj się pojawiają. Choćby nawet mężczyzna, który jest takim nadzorcą. W taki, taki sposób go tutaj poznajemy, który prosi o pewną pomoc. Później jest pacjent, który. No, zabiera nas na plac piotrowy. Tak, jakby tutaj można by rzec, patrząc po tym, i jego jakiś taki, nie wiem, tu jest naz tutaj nazwane jest to, prawda, uzurpatorem, Jeśli wiecie, o co mi chodzi. I, I rozwiązanie tego później znowu jesteśmy przeniesieni w ogóle w. Inny klimat, chyba dla mnie najbardziej pasujący. Zaraz powiem dlaczego, ale właśnie po wyjaśnieniu pewnych, coraz bardziej tych wyjaśnieniu rzeczy, które tutaj zdradza nam fabuła, i jednocześnie tak naprawdę mamy coraz większe gałki oczne, że kurczę. W sumie to naprawdę wyszło nieźle. Dlaczego? A dlatego, że mamy zbrodnię, albo może inaczej przestępstwo. W Iście klimatach nuwarowskich. Świetnie to zostało zastosowane, i to, co się mówi, że w filmach Nuar zawsze jest takim ważnym elementem, prawda? Jakieś przyciemnione pomieszczenie i żaluzja, gdzie te światło pada właśnie w taki sposób, na naszego bohatera. Tutaj zostało to zastosowane bardzo fajnie, i przyznam szczerze, że ma swój klimat. No, Pasowało mi najprościej mówiąc. Dalej mamy historię nawiązującą choćby nawet do motywu labiryntu i labi no, bo Boże, Tezeusz, tak powinienem powiedzieć tutaj. Te Tezeusz to był Tezeusz chyba, który udał się tak do labiryntu, aby pokonać Minotaura. No tutaj nie musimy go pokonywać, ale też jest to w pewien sposób terapia szokowa. Tak no, na nazwę, żeby nie mówić wprost i nie zdradzać y, fabuły. No, i co dalej? Dalej mamy elementy, które nam zdradzają coraz więcej tej historii, ale przede wszystkim nasz główny bohater dowiaduje się rzeczy, których niekoniecznie może chciałby wiedzieć. I to jest bardzo fajnie tutaj zrobione, przyznam szczerze, pokazane, że no, sorry, ale taka jest prawda i nie masz na nią wpływu. No i dalej, troszeczkę klimaty superbohaterskie, dosłownie też takie chyba puszczenie oczko do fana tutaj chyba Adam Święcki chciał, żeby każdy był zadowolony, bo mamy elementy właśnie detektywistyczne, nuarowskie, superbohaterskie nawiązujące do mitologii greckiej, a na koniec w ogóle mamy jeszcze taki mega labirynt, który możemy sobie przejść oraz takie, w skrócie mówiąc, podsumowanie, które nie wszystko nam do końca mówi. Mówi, żebyśmy jeszcze raz zajrzeli do tego komiksu i postarali się wyłapać więcej elementów. W ogóle zakończenie jest. Yy, na okładce i to zakończenie już tam dalej, co jest tam, taki katr, on mówi nam naprawdę wszystko z takim trochę, nie wiem, ja to odebrałem trochę takim puszczeniem oczka, a jednocześnie jestem taki smutek i żali i ironia, że ktoś mógł się zdecydować na takie przedsięwzięcie. Ale coś podobnego w pewnym sensie było ostatnio w komiksie Zmarszczki od wydawnictwa Kultura Gniewu. Tutaj też. Małe nawiązanie z tym jest, ale tworząc całość to jest w ogóle zupełnie inny komiks, który naprawdę no, zaskoczył mnie. I tutaj mógłbym go bardziej rozkładać na czynniki pierwsze, bo on się sam o to prosi. Także, cela numer jeden, no, przyznam szczerze, że jak na razie dla mnie osobiście jest to najlepszy komiks Adama Święckiego, który został wydany na naszym polskim rynku. Po prostu zaskakuje. Zaskakuje fabułą, bo. To ona paradoksalnie tutaj daje te 60 do 40, gdzie ja zawsze mówię o grafice. Naprawdę. Więc, gdybyście mieli ochotę, na dole w opisie tego filmu znajdziecie oczywiście link do sklepu, gdzie możecie go nabyć. Zachęcam Was do tego. Oczywiście, nie zapomnijcie o skomentowaniu, polubieniu, udostępnieniu, a także linkach w opisie tego filmu, gdzie możecie dołączyć do moich mediów, wesprzeć, ewentualnie nawiązać współpracę. Dodatkowo, Oczywiście subskrypcja oraz dzwonek, aby być na bieżąco z tym, co publikuję. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych materiałach.